17 wrzesień to dzisiaj już dzień jakby znajomy. Dzięki tym wszystkim zmianom, które się w Polsce dokonały, wiemy, co się 17 września stało. Dzięki nauczycielom historii odważnym i dobrym. I dzisiaj młodzież może doskonale wiedzieć, co to za data. Dzięki nauczycielom, nie dzięki władzom oświatowym. Drodzy Państwo, 17 wrzesień 1939 roku, jak wszyscy przecież wiemy, to dzień, który rozpoczął nowy rozdział wielkiego dramatu, wielkiej tragedii naszej ojczyzny. Wrzesień 1939 roku, napaść Niemiec, a potem, jak dzisiaj już kapłan przypomniał, ten zdradziecki nóż w plecy, a potem nieszczęścia i tragedie polskich żołnierzy, polskich cywilów, zesłania, łagry, wojna, śmierć. I to jeszcze nie wszystko. Po zakończeniu wojny z hitlerowskim najeźdźcą, jakby dalszy ciąg tego dramatu, tej tragedii, która 17 września się zaczęła. Wojna dalej, wojna o prawdziwą Polskę. Wojna o to, co jest największym marzeniem każdego Polaka. Żołnierze wyklęci, wielu prześladowanych, internowanych za ojczyznę. I wreszcie radość odzyskania tej niepodległości. Aż wreszcie dzień dzisiejszy, 17 września 2011 roku. Drodzy Państwo, dużo dzisiaj się działo w Ostrołęce. Piłkarze ręczni, siatkarze toczyli boje o zwycięstwo. Młodzież i dzieci pięknie tańczyły o złotą podwiązkę. Były też różne inne ciekawe spotkania, festyny osiedlowe. Wielu młodych ludzi bawi się na dyskotekach. Dziewczęta może dzisiaj wypatrują tego, kto zabierze serce. Młodzi mężczyźni może mają nadzieję, że dzisiaj spotkają tę jedyną. Ale nie tak musiało być. My z kolei jesteśmy tutaj. Najpierw msza święta i to spotkanie. I może jutro, pojutrze, może we wtorek napiszą, że znowu coś tam było w Ostrołęce, że kapłan stał obok żołnierza, obok samorządowca. Może zapytają, a po co? Znowu. Tak jakby nie znali prawdy, że kapłan był pierwszy, zawsze w szeregu, żeby oddać życie za ojczyznę. Może napiszą, że młodzież była zmuszona, żeby tu przyjść. Może napiszą, że to miejsce niepotrzebne, to miejsce tak często przywoływane w niedobrych komentarzach, to miejsce, które przecież jest mogiłą, jest przypomnieniem tych, którzy mogiły nie mają. To miejsce, które dzięki samorządowi, dzięki wsparciu pana posła Czartoryskiego, pana Roberta Mamontowa, Fundacji Pamiętamy, jest, wierzę, dla nas wielu miejscem szczególnym. Może napiszą, że niepotrzebne. Może jeszcze wiele innych będzie pytań i komentarzy. Drodzy moi, bądźmy pewni, że to najlepszy czas, że to najlepszy wybór na dzisiejszy wieczór. Mimo że są inne propozycje, mimo że świat tych propozycji daje dużo. To, że mogliśmy wspólnie przeżyć mszę świętą, to, że tę chwilę w wrześniowy wieczór możemy tutaj spędzić, jest świadectwem. Jest świadectwem modlitwy i pamięci, bo tak naprawdę nic głębszego, nic większego nie możemy ofiarować tym, których dzisiaj wspominamy, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. I choćby komuś w młodym umyśle wydawało się, że to odległe dzieje, choćby komuś zdawało się, że to tylko historia, warto wciąż sobie uświadamiać i przypominać. To ci sami ludzie, to tacy sami ludzie, to tacy sami ludzie z ich marzeniami i pragnieniami. My im szczęścia nie przywrócimy.
My im nie oddamy tego, co utracili, zdrowia, życia, bliskości tych, których pokochali. Tego już im nikt nie odda. Chyba na pewno tylko sam Bóg, ale już w innym wymiarze. My możemy tylko otaczać ich modlitwą i pamięcią. I to właśnie robimy. I choćby ktokolwiek o nas mówił i pisał, to naprawdę nie jest istotne. Najważniejsze jest to, co w sercu. Najważniejsze jest to, co teraz. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy tutaj jesteście. Każdemu z osobna za ten wybór, za tę decyzję, za tę chwilę modlitwy i powagi. Pozwólcie, że nie będę na nowo wszystkich wymieniał. Bardzo, bardzo dziękuję.